Cenne 3 punkty w kontekście walki o utrzymanie wywalczyli w minioną środę piłkarze Siarki, którzy w zaległym meczu 21. kolejki pokonali również niepewną ligowego bytu Olimpię Elbląg 1-0. Gol na wagę 3 punktów padł już w 7. minucie meczu, kiedy po składnej akcji Kamila Radulego i Jakuba Głaza bramkę zdobył Mateusz Janeczko. A jej zdobywcą, grający z numerem 11, Mateusz! No na pewno przegraliśmy mecz, uważam, poprzez pierwszą połowę. Drużyna źle weszła w to spotkanie. Proste błędy, nie potrafiliśmy sobie poradzić z kombinacyjną grą Siarki i za mało dynamicznie, za mało agresywnie i na pewno o tych pierwszych 30 minutach, a potem już trochę było lepiej, musimy jak najszybciej zapomnieć. Myślę, że tutaj nie ma co wybrzydzać i nie ma co narzekać na styl, bo to są naprawdę trudne mecze dla nas w takiej sytuacji, gdzie mamy kilku nie w pełni sił zawodników, grali od początku, dlatego te zmiany też. No i w sumie 3 punkty, zwycięstwo następne u siebie. Także nie mamy też długo czasu, żeby się tym cieszyć, bo gramy z Widzewem w sobotę i tutaj też musimy zobaczyć, kto będzie zdrowy, kto będzie w ogóle mógł wystąpić w tym meczu. Po wygranej Siarka znów jest nad kreską, jednak różnice punktowe pomiędzy 7 ostatnimi zespołami w tabeli są niewielkie i żadna z tych drużyn nie może być pewna utrzymania. Na czele stawki plasują się zaś Radomiak, Olimpia Grudziądz i Widzew Łódź, z którym tarnobrzeska drużyna zmierzy się na własnym stadionie w Wielką Sobotę. Mecz ten rozpocznie się o godzinie 13. Właściwego rytmu gry nie może na wiosnę odnaleźć Stal Nowa Dęba, która przegrała kolejne spotkanie w klasie okręgowej, tym razem w Sokolnikach z miejscowym Sokołem. Nawet nie tyle, co zbliżyliśmy się, ale chyba już nawet weszliśmy w to niechlubne grono tych zespołów, które są zagrożone spadkiem. No i co tu dużo mówić, no trzeba się wziąć za grę i jakoś pomału ciułać te punkty, punkcik do punktu i ratować się przed tym spadkiem, bo powiem szczerze, no, sytuacja nieciekawa i my jako klub nie byliśmy w takiej sytuacji w piątej lidze nigdy w zasadzie chyba. Chociaż dawne lata może gdzieś tam przy reorganizacjach były te spadki, ale tak z gry to nie było takiej trudnej sytuacji jak dziś. Gospodarze wyszli na prowadzenie już w 2 minucie po bramce strzelonej przez Patryka Brzeskiego. Niecały kwadrans później było już 2-0, a na listę strzelców wpisał się Piotr Koc. Jeszcze przed przerwą bramkarza Stali pokonał Damian Mądry. W 54. minucie wynik na 4-0 dla Sokoła podwyższył Maciej Fietko, zaś 10 minut później na listę strzelców wpisuje się Łukasz Adamczyk. Strzelecką kanonadę Sokoła zakończył w 82. minucie Maciej Drozdowski, ustalając wynik spotkania na 6-0 dla zespołu z Sokolnik. Niby powinniśmy zyskać na tym układzie, który się stworzył z drużyną Jadachów i faktycznie no, są te wzmocnienia, ale mamy też duże problemy i zdrowotne i kadrowe tak naprawdę, bo obrona u nas jest taka z meczu na mecz coraz inna, łatana tak na siłę z pomocników i moim zdaniem tu jest duży problem, o czym świadczą te sytuacje, które dzisiaj były. No, 6 sytuacji w zasadzie i 6 do pustej bramki może. Nie do końca do pustej, ale no, bez jakiejkolwiek asekuracji z naszej strony. Tak, ciężko będzie powalczyć awansu, ale mówię, no, my nie składamy broni, że nic nie gramy. Skupiamy się po prostu na każdym meczu, tak jak powiedziałem, wynik dla nas najważniejszy, czyli zwycięski mecz i tylko 3 punkty, bo na to stać, żeby z każdą drużyną w tej lidze wygrać, więc no udowodnili w dzisiejszym meczu, że naprawdę stać ich naprawdę na dużo więcej. Kolejne zwycięstwo zanotowały zaś rezerwy Siarki, które wygrały w Leżajsku 2-1. Pierwszą bramkę dla tarnobrzeskiej drużyny strzelił z rzutu karnego Mateusz Wawrylak, zaś gola na wagę 3 punktów zdobył w ostatniej minucie meczu Kacper Wełniak. W ramach 22. kolejki klasy okręgowej rezerwy podejmą ostatnią w tabeli Rotundę Krzeszów, Stal Nowa Dęba Unię z Nowej Sarzyny, Wisan zaś Spartę z Jeżowego. Remisem 2-2 zakończył się mecz w Żupawie pomiędzy miejscowym KS-em a OKS Wielowieś, rozegrany w ramach 18. kolejki w klasie A. Identyczny wynik padł również w meczu w Chwałowicach, gdzie Jeziorek podejmował OKS Mokrzyszów. 3 punkty do swojego konta dopisała zaś Wspólnota, wygrywając na własnym boisku ze strzelcem z Dąbrowicy 5-3.
W ramach 19. kolejki OKS Wielowieś podejmie plasującego się na 7. miejscu kolejarza z Knapów. Zajmujący 9. miejsce OKS Mokrzyszów czeka mecz na własnym stadionie z 12. w stawce LZS-em z Krzątki. Z kolei 13. w tabeli Wspólnota będzie pauzować. Koniczynka Ocice wygrała z Iskrą Sobów 6-1 w meczu inaugurującym rundę wiosenną w klasie B. Ostre strzelanie gospodarze urządzili sobie dopiero w drugiej połowie. W pierwszej razili nieskutecznością, sporo problemów sprawiała im także Iskra, mimo dużych braków kadrowych. Brakowało 7 czy 8 zawodników, także troszkę nam się tutaj skład wykruszył. Poskładaliśmy na ostatnią chwilę, tutaj jeszcze odświeżyliśmy paru chłopaków. Ale już z biegiem czasu i sądzę, że następny mecz to poskładamy się i już pomału tam będziemy odpalać. Mam wiele zastrzeżeń tutaj do pewnych elementów gry. Przede wszystkim taka indolencja strzelecka i dziwne, ale uczulałem przed meczem, żeby nie wjeżdżać w cudzysłowie z piłką do bramki. I niestety w pierwszej połowie wszyscy chcieliśmy po prostu strzelić bramkę wjeżdżając piłką do niej. Bramkową zdobycz Koniczynki w tym spotkaniu otworzył Maciej Gajda, zdobywca goli w 41. i 49. minucie. Niecałe 10 minut później bramkarz Iskry znów musiał skapitulować, tym razem po strzale Łukasza Mazura, zaś 2 minuty później wynik na 4-0 podwyższył Aleksander Kołodziej. W 75. minucie na listę strzelców wpisuje się wprowadzony kilka minut wcześniej na boisko Maciej Ordon, zaś 6. bramkę dla Koniczynki strzela w 85. minucie Dominik Domel. Honorowe trafienie dla Iskry pada w 77. minucie, a jego autorem jest Michał Glica. Ten okres przygotowawczy troszkę żeśmy przespali, troszkę też było kontuzji, tak jak mówię, tutaj chłopcy nie za bardzo mogli być na niektórych sparingach, także to jest takie było poskładane, ale u nas już tam, tak jak zawsze, drugi, trzeci mecz już dojdziemy do siebie i postaramy się coś tutaj zagrać fajnego. No nam się inauguracja udała, zrobiliśmy kolejny krok do przodu, trzeba powoli te punkty zbierać, jest jeszcze 9 spotkań do rozegrania, mam nadzieję, że cel wie jeden, nawet nie musimy sobie tego powtarzać, bo naprawdę upragniony awans, jak to zawsze w Kończynce bywa przed nami. Z kolei junior Zakrzów przegrał z LZS Tarnowska Wola 1-2 i nadal zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z zaledwie 4 punktami na koncie. W ramach 13. kolejki w klasie B Iskra podejmie na własnym stadionie juniora, Koniczynka zaś będzie pauzować. Derbowe starcie ze Stalą Stalowa Wola wygrali juniorzy Siarki Tarnobrzeg. Bramkę na wagę 3 punktów strzelił w drugiej połowie spotkania Michał Fornek. Uważam, że żeśmy byli zdecydowanie lepszym zespołem. Dominowaliśmy, kontrolowaliśmy grę. Jeden błąd, jedna strata piłki, jedno wyjście z kontry zespołu gospodarzy, stracona bramka, ale zespół dobrze zareagował, nadal próbował, mieliśmy swoje sytuacje. Brakło troszeczkę pewnie i umiejętności i trochę szczęścia, ale tak jak powiedziałem na początku, uważam, że zostawimy po sobie bardzo dobre wrażenie. Mecz bardzo fajny, bardzo miło się to, przyjemnie się to oglądało dla trenerów, myślę, dla ludzi, którzy byli, to naprawdę fajny mecz na niezłym poziomie, mimo że juniorski, ale na niezłym poziomie. Wiadomo, to derby, chłopacy jeszcze bardziej są, że tak powiem, nakręceni, natomiast nie było złośliwości, nie było żadnego chamstwa, było dużo walki, wślizgu, fajna pogoda do grania, przyjemność oglądać ten mecz, być trenerem tej drużyny w tym momencie i cieszą 3 punkty, natomiast faktycznie tak w przebiegu meczu, patrząc na tą końcówkę, na tą sytuację, szczególnie w końcówce, gdzie Stalówka miała 100% sytuację, to ten remis byłby sprawiedliwszy. Dzięki wygranej Siarka awansowała na pozycję lidera Podkarpackiej Ligi Juniorów w grupie A z przewagą punktu nad rówieśnikami ze Stalowej Woli. W rozgrywkach uczestniczy jeszcze 6 zespołów, po 2 z Mielca i Dębicy oraz po 1 z Krosna i Sanoka. Nowy sezon w tej lidze ruszył wiosną tego roku, zakończy się zaś w czerwcu. Każdy z zespołów rozegra w sumie 17 spotkań. Drużyna, która na koniec sezonu zajmie pierwsze miejsce, wywalczy sobie prawo do gry w barażach o ligę makroregionalną, w której grają zespoły z województw podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i małopolskiego. Kolejny mecz siarkowcy rozegrają na wyjeździe ze Stalą Mielec, z kolei w sobotę 27 kwietnia podejmą na zwierzyńcu Ekobal Sanok. Kolejny raz terenowcy przyjechali do Tarnobrzega walczyć z terenem i konkurentami. Tym razem w ramach rajdu Poland Trophy, którego jedyna tegoroczna edycja odbyła się w miniony weekend na terenach pokopalnianych nad Jeziorem Tarnobrzeskim. Poland Trophy zawsze zrzeszał tą śmietankę, tak? I tutaj przyjeżdżają ludzie świadomi, z czego się mega cieszymy. I
Tutaj nie ma ludzi postronnych, tak? To są ludzie, którzy przyjeżdżają zawalczyć o wynik. W rajdzie wystartowały załogi w 4 klasach samochodowych, różniących się budową i dopuszczalną liczbą wyciągarek. No to są samochody przygotowane do ciężkiej przeprawy. To znaczy bardzo ważne w takim samochodzie, bardzo ważną rolę spełnia właśnie wyciągarka. Jeżeli jest dużo jazdy na wyciągarce, no to tutaj on musi być po prostu niezawodna. I to są wyciągarki przyspieszone, mocne, dwusilnikowe. Mogę tak powiedzieć, że to jest wyciągarka Gilepin, która no, robi robotę. Jeżeli nie ma wyciągarki na takim rajdzie, która nie robi, no to jest, nie ma jazdy po prostu, nie ma wyników. Taka wyciągarka musi cały czas się kręcić. No, tu dziś przyjechały grubsze samochody, nowe, nowo wybudowane. Nawet nie chcę mówić o cenie takiego samochodu. Jest około 100 tysięcy złotych. Ktoś chce jeździć, to musi jeździć już dobrym samochodem, ponieważ poprzeczka postawiona, jeżeli chodzi o konkurencję, to co ja widzę teraz w mojej klasie Adventure, no to już jest grubo, także jest z kim się ścigać. Samochody doinwestowane, przygotowane, na przykład mój samochód w tej chwili, to co widzicie, to już jest przeszłość, no naprawdę. Już teraz jeżdżą mocne, grube samochody, ale to też nie jest sukcesem do tego, żeby wygrać takim samochodem, bo da się takim samochodem też wygrywać. Także to nie tylko samochód, ale to wszystko musi grać. No. Samochód, pilot, kierowca, wszystko musi być po prostu synchronizacja. Każda z grup miała osobne odcinki dostosowane trudnością do możliwości pojazdów. Wspólne były za to zasady, początek dał etap nocny, pozostałe zmagania odbyły się zaś w sobotę. Obydwa etapy podzielono z kolei na odcinki specjalne, pokonywane na czas. Poland Trophy zawsze był mega mocno ekstremalną imprezą, natomiast my żeśmy w tym roku pozwolili sobie na dopuszczenie klasy turystycznej. I pojawiły się pierwsze załogi, z czego się niezmiernie cieszymy, czyli ludzie, którzy jeżdżą seryjnymi samochodami. I pokazujemy im, jak można dojść do tego, co robią ci chłopcy w klasach ekstremalnych, bo są niedaleko siebie, jedni drugich podpatrują, to jest mega fajne. Taka szkoła po prostu też i myślę, że kiedyś ci ludzie z turystyka będą walczyć na tych OS-ach, na których widzieli swoich kolegów. Terenowcy powrócą do Tarnobrzega już w sierpniu, kiedy to nad jeziorem rozegrany zostanie jeden z etapów południowej ligi przeprawowej.